to jest wejście do zachwycającej designem restauracji, ale ja będę teraz klasyczną szalongowską i wam pokażę coś innego. Potykacz. Czyli taka rzecz, która nam podtrzymuje drzwi. Potykacze teraz możemy sobie kupić w różnych kształtach, ale jak uzyskano ten oto genialny kształt? No to jest proste. Jak się robi odwierty przy budowie na przykład, nie wiem, są potrzebne jakieś kanały wentylacyjne, to zostają nam potem takie oto kształty z materiału, w którym było wiercone. Ostatnio widziałam takie odwierty ceglane z mojego własnego fortu. Tutaj wykonano po prostu potem drugie przewiercenie, mamy sznurek i to wygląda absolutnie genialnie. I ja lubię takie małe rzeczy. No słuchajcie, zachwycają mnie. No to skoro już się zachwyciliśmy potykaczem, to może nie potykając się wejdźmy do restauracji. O, wow. Miejsce z gatunku tych, które zapierają dech w piersi. I nie tylko ze względu na ten widok. Widać wodę, widać jesień, widać góry, ale o to, jak tutaj zostały wydzielone kąciki, bo to jest naprawdę ogromna przestrzeń i nie jest łatwo sprawić, żeby była przytulna. Na wejściu mamy kącik muzyczny, na wieczorne śpiewy tutaj. Mamy bar i motyw przewodni, który pojawia się i w ozdobach frontów, w pokojach i właściwie w wielu rzeźbach. To jest taka jodełka. Pod spodem mamy kamień, na wierzchu mamy metal. Wygląda to ekstra. Zwróćcie uwagę na to, że podłoga jest wszędzie taka sama, ale sufity dzielą. W tej części widzimy po pierwsze czarny sufit, który jest no, typowo restauracyjny. W punktach usługowych zawsze mamy widoczne różne kanały wentylacyjne. Natomiast tu zdobi go taka rzeźba w kontrastowym, drewnianym kolorze. Bardzo fajnie to wygląda. Niesamowite lampy. To są lampy LED-owe. Zobaczcie. Okrągłe, delikatne, dające bardzo specyficzne światło. I teraz przechodzimy do części, która moim zdaniem jest taka bardziej wieczorna, no bo w dzień chcę siedzieć i patrzeć na widok, natomiast wieczorem chcę się trochę zaszyć, bo na zewnątrz jest ciemno. I tutaj sufit już jest zupełnie inny, biżuteryjny. Materiały występujące w restauracji są spójne w całym obiekcie i dokładnie takie same. Czyli mamy również drewno, kamień, stal i beton. Natomiast są one użyte w tych przestrzeniach w zupełnie inny sposób. Część à la carte jest już częścią, gdzie występuje więcej metalu. Jest ona bardziej elegancka, jest zupełnie inny sposób siedzenia, spędzania czasu. To jest taka strefa zamknięta na widok, po to, żeby się móc skupić na jedzeniu w trakcie posiłku.